ciekawe, że przywołujesz tą książkę. Ja czytałem tą książkę, ją przeczytałem typu w jeden dzień. Jechałem busem i płakałem, po prostu ryczałem, ale ryczałem, ja szlochałem ze szczęścia, Że nie jesteś że tym nie jestem, gościem. że mogłem być tym gościem, że nie jestem tym gościem, że to mnie ominęło, że jakaś łaska mnie po prostu ochroniła przed tym, że mój syn nigdy nie widział mnie pod wpływem żadnej substancji i mam nadzieję, że nie zobaczy. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem technologicznym kanału Zero jest XCOM. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga bardziej. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frulov. 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Partnerem programu jest porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl, która wznawia akcję 2.0.0, gdzie po zakupie polisy otrzymasz 200 zł na konto. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest gość wyjątkowy, a to dlatego, nie mówię tego bez powodu, to dlatego, że do tej pory pojawiali się sami aktorzy. On też jest aktorem, też bywa aktorem, próbuje być aktorem, jak sam mi powiedział. No ale głównie znany jest jednak z branży muzycznej, ze świata muzyki. Krzysztof Zalewski, witam Ciebie, Krzysiek, dobry, bardzo serdecznie. Cześć. Dzięki, że jesteś z nami, bo przed Tobą bardzo ważne wydarzenie. W ten piątek wychodzi Twoja nowa płyta, jest tutaj przed nami. To tak wygląda. Oczywiście piękny, pachnący winyl z głowy. Puściłem sobie tę płytę w samochodzie, miałem tę okazję już ją przesłuchać dwa razy. I po przesłuchaniu pierwszego kawałka pomyślałem sobie tak. To jest wymieszane brzmienie barwy głosu i sposób nawijki. Taco Hemingway, Fish i Kazik. I mam nadzieję, że to są dla Ciebie komplementy. No pewnie, dlaczego nie? Wiesz, jak się próbuje parać rapem i mnie od razu wrzucasz, że tak powiem, wiesz, porównujesz z tuzami tego gatunku, to wszystkiego najlepszego, dziękuję. Powiedziałeś gdzieś takie zdanie w jednym z wywiadów, że chodzą Ci po głowie różne pomysły na następną płytę. Ja wiem, że dopiero jest ta, o niej oczywiście będziemy rozmawiać, ale użyłeś takiego zwrotu, że może to będzie album rapowo-symfoniczny i pomyślałem sobie, że słuchałbym czegoś takiego po tym pierwszym kawałku, bo jako, że jestem fanem rapu, to ten pierwszy kawałek siadł mi najbardziej, chociaż przyznam Ci szczerze, że to jest bardzo równa płyta i nie miałem takiej potrzeby przewinięcia kawałków, co jest dużym sukcesem twórcy. No tak, to dziękuję. Nie no, ja tak rzuciłem z klucza, wiesz, Power Metal Disco Relax. Ja po prostu nie planuję, nie kalkuluję. Zobaczymy, gdzie też mnie zawiedzie inspiracja. Słucham sobie Beethovena i myślę właśnie o tym, że może, wiesz, symfoniczny rap, a potem wróciłem ostatnio do Buckleya i myślę sobie, że nie, to jednak walce, wiesz, z gitarą, jakieś z takimi bardziej zagranicznymi akordami, żeby trochę rozpuścić głos, trochę się dać ponieść w tej fali. Zobaczymy, no. Jak tylko złapię w końcu wolną chwilę, myślę, że to będzie za jakieś 2-3 tygodnie, to tak z klucza przyjemności czystej po prostu zacznę pisać następne numery w sali i zobaczymy. Z powodu tego, że ta płyta jest taka no, bardzo osobista, emocjonalna, organiczna, jak ją gdzieś nazwałeś, praca nad nią pewnie też kosztowała Ciebie sporo nerwów i emocji. Czy tuż przed premierą czujesz ulgę, czy pojawia się jednak mimo wszystko w Tobie trochę stresu, jak ona zostanie odebrana przez publiczność? Nie zastanawiałem się nad tym, w sensie stres. No stres jest taki, czy wiesz, czy znowu, czy mnie polubią, czy będzie sukces. No taki, czy dadzą lajka. Tak, czy taki stres jak przy każdym wydawnictwie tak naprawdę, no bo nie czarujmy się, że wiesz, zależy mi na aprobacie słuchaczy, no bo wiesz, robię to dla siebie trochę autoterapeutycznie, ale robię to dla nich, no robię to po to, żeby móc spotkać się z nimi na koncertach, więc oczywiście, że zależy mi, żeby tą płytę polubili, natomiast nie mam żadnych obaw, że ojej, może zbyt osobista czy coś, no nie odkrywam tu Ameryki, wiesz, nie pucuję się, że handlowałem gdzieś tam w Kolumbii, wiesz, i może jak ktoś to usłyszy, to pójdę do więzienia, więc bez przesady, no nie opowiadam tu jakichś niezwykłych rzeczy. Na poziomie rzeczy emocjonalnym osobista. Tak, no ale to każdy człowiek przechodzi, wiesz, przez takie stany, a już na pewno każdy człowiek, który dobija do 40, no to, wiesz, no przeżył tam, nie wiem, złamane serce, rozczarowania, jakiś, wiesz, nieudany okres, że tak powiem, zawodowy, czy tego typu rzeczy, wiesz, albo śmierć kogoś bliskiego, więc
Więc to są tematy takie ludzkie, po prostu uniwersalne, wydaje mi się. Mhm. Jako 40-letni facet czujesz, że to jest taka bariera, która coś zmienia, bo ja przerabiałem to 7 lat temu i powiem ci, że to jest najszybszych 7 lat w moim życiu, więc to nie jest pozytywna informacja na pewno dla ciebie. No cieszę się, że tylko 40, ale czy masz takie poczucie, że naprawdę coś tam kliknęło i się zmieniło w twoim życiu? No tak, w sumie tak. Ostatni rok przyniósł mi dużo jakiejś takiej autorefleksji i wydaje mi się, że trochę się zmieniam, trochę się uspokajam, trochę luzuję z tym, że zawsze chciałem więcej, wiesz, zawsze mi było mało wszystkiego. Nadal to mam trochę w sobie, ale już trochę mniej. I może to jest kwestia właśnie tej 40, a może bardziej kwestia jakiejś, wiesz, terapii i trochę wglądu w siebie. No sam moment przejścia tej granicy był dosyć bolesny. Ten miałem przez tydzień doła, mimo że myślałem, że kompletnie mnie to nie obejdzie, to jednak miałem doła, że witamy w drugiej połowie meczu, wiesz. No i też doświadczenia życiowego, im dalej w las, tym rzeczywiście te lata się kurczą po prostu. To tak to wygląda. Zwłaszcza jak się robi dużo rzeczy, tak jak ty. Tak, więc no wiesz, ta pierwsza połowa meczu wcale nie trwała jakoś bardzo długo, więc no, trzeba już tam na horyzoncie wypatrywać kostuchy. Ale z drugiej strony mam poczucie, że wiesz, wchodzę w drugą połowę meczu dobrze przygotowany, wiesz, z dobrym wynikiem, że tak powiem, na koncie, więc jest szansa, że dowiozę ten mecz jakoś przyzwoicie. Fajnie, że użyłeś takiego zwrotu pierwsza połowa meczu, no bo ja się wywodzę z dziennikarstwa sportowego, więc jest mi ten termin bardzo bliski. To powiedziałbym, że to była pierwsza połowa meczu pełna zwrotów akcji. Tak. Tak sobie myślę, że gdyby dzisiaj w te twoje 40 urodziny, w twój 40 rok życia ktoś chciał zrobić o tobie film, to jest gotowy scenariusz. No, dużo tam się podziało. Myślę, że bo powiedziałeś to, każdy przeżył coś tam, każdy przeżył śmierć kogoś bliskiego, każdy przeżył to, każdy przeżył tamto, ale nie do końca mam wrażenie, że wiele osób przeżyło życie takie jak ty. Kiedy jesteś młodym chłopakiem, wchodzisz do mainstreamu muzycznego, jesteś chłopakiem z telewizji, który potrafi śpiewać i potrafi urzec ludzi. Z drugiej strony przeżywasz tragedię osobistą w postaci odejścia mamy. Czyli jesteś właściwie cały czas na takim emocjonalnym rollercoasterze. Mm-hmm. Więc to jest historia, którą łatwo byłoby opowiedzieć filmowo. Bo jak słuchałem wywiadu z tobą, przygotowując się dzisiaj do tej rozmowy, czy to były jakieś podcasty, czy wywiady gdzieś na YouTubie, to co mi się rzuciło w oczy, to że za każdym razem ta opowieść brzmi w ciekawy sposób, ale że ona jest podana takimi obrazami. Ja to widzę. Ja widzę, jak krążysz między Idolem a szpitalem mamy. Mm-hmm. Ja widzę, jak poznajesz nagle swojego brata przyrodniego. Widzę, jak się dowiadujesz, poznajesz swojego tatę w późnym wieku. Więc paradoks polega na tym, że dużo rzeczy do ciebie przyszło wcześniej, jeśli chodzi o karierę, ale późno, jeśli chodzi o to życie osobiste. No tak, to jest... Ja mam ciekawe życie. I tak się, wiesz, zastanawiam, no to już filozoficzne pytanie, wiesz, na ile rzeczywiście jesteśmy kowalami swojego losu, a na ile po prostu jesteśmy, wiesz, rzuceni na fale i wiesz, no, patrząc na to, na ile rzeczy kompletnie nie mamy wpływu, czy warto się aż tak mocować, no. Jakoś ostatnio mam takie większe zaufanie do opatrzności, jakby to, wiesz, może to wynika z lenistwa jakiegoś umysłowego, ale jakieś mam większe zaufanie do opatrzności, że to, co się dzieje, wiesz, to jest tak, jak ma być po prostu. I stąd bierze się jakiś większy spokój. W sensie, nie mówię, że wiesz, nie mam na nic wpływu, to teraz niech się dzieje, co chce. Nie, no, każdy dzień muszę przeżyć najlepiej, jak potrafię jakby i wykorzystać szanse, które mi, że tak powiem, los daje. No, a z drugiej strony, wiesz, czasami jak nie mogę dostać czegoś, czego bardzo bym pragnął, to przypomina mi się, to zresztą jest w jednym wersie z piosenki z głowy, że widzisz tylko plasterek. No. Gdybym zrobił karierę w wieku lat 20, tak jak marzyłem o tym, że płyta Pistolet będzie hitem i ja będę grał, wiesz, wielkie sale, no to biorąc pod uwagę, wiesz, ścieżkę, na jakiej wtedy byłem... Mógłbyś tego nie udźwignąć. Mógłbym tego nie udźwignąć, wiesz, w sensie, że jakbym miał wtedy dostęp do dużych pieniędzy, to pewnie już by mnie nie było tutaj, nie? Bo poszedłbym, wiesz, za grubo w używki, nie byłoby tego hamulca w postaci... Nie stać mnie na, wiesz, kolejną dawkę substancji. Więc koniec końców, wiesz, to rozczarowanie, które wtedy przyszło do mnie, że nie potoczyło się po mojej myśli, z perspektywy czasu może było zbawienne dla mnie, więc jakoś tak jakoś staram się postrzegać teraz życie i te rzeczy, które nie do końca idą po mojej myśli, że może jest w tym jakiś
głębszy plan. Jest taki wers u ciebie, mam sporo hajsu, a chciałbym być biedny, ale z tobą. Bardzo mi się on podoba. To dlatego, że każdy z nas często tak myśli o swoim życiu, jeśli udaje nam się odnieść jakiś sukces w jakiejkolwiek branży i myślimy sobie, że czasami było gorzej, ale było lepiej. To czy to jest tylko tęsknota za gdzieś tam utraconą młodością, czy jednak za jakimiś takimi konkretnymi chwilami, bo ludziom nigdy nie pasuje. Ja mam takie podsumowanie oczywiście, tego, że to miejsce, w którym są. Akurat. Trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie płotu. No, jak masz włosy proste, to chcesz mieć kręcone, więc tutaj wiesz, jak gonisz za pieniędzmi, wiesz, one przychodzą, ale tam nie wiem, w życiu osobistym ci się powiedzmy nie układa tak, jakbyś sobie tego życzył. No nie, to jest tak, wiesz, ja tak trochę z przymrużeniem oka po prostu opisuję siebie właśnie trochę z tego klucza, że wiesz, że zawsze możesz znaleźć dziurę w całym i zawsze możesz być malkontentem. Tam później konstatacje w tej piosence, wniosek jakiś jest na końcu, że jednak, wiesz, podróż jest zajebista i kocham każdy oddech, wiesz, i że warto, mimo tam tych wszystkich potknięć, pękniętego serca i tak dalej, więc no, nie, jest nieźle. Oczywiście, że tęsknota za, wiesz, za młodością, no ale to jest tak naprawdę, czy ja tęsknię za tym i mi się podoba tak, jak teraz jestem. To jest tylko ta perspektywa 40-latka jest o tyle przerażająca, że mi się podoba tak, jak jest teraz, a wiem, że tego nie zatrzymam, no bo niczego w życiu się nie da zatrzymać, nie? Na przykład nie zatrzymasz tego, że dzieciak ma 6 lat i jest w takim uroczym wieku, że już wszystko kuma i może być partnerem do rozmowy, może z nim pogadać. Tak, wymyśla śmieszne wersy, improwizuje piosenki, no w ogóle jest uroczy, tak, no a za 10 lat nie będzie chciał ze mną gadać pewnie, bo będzie miał swoje życie i weź się, tato, nie? Więc słuchaj, ja to zawsze powtarzam swojej córce, która też ma 6 lat i ona mówi, to wcale tak nie będzie, będę przychodzić do was na obiady. No okej, okay. No to chciałbym w to wierzyć. No, zobaczymy, no właśnie dlatego David Bowie jest moim idolem, bo on to bardzo skumał na wczesnym etapie swojego życia, że najbardziej niezmienną cechą życia jest jego zmienność, to, że nie można nic zatrzymać i on... Embrace. On jakby przytulił tą zmianę, jakby to było clue, to było sedno jego twórczości, ta ciągła zmiana, nie? Że on nie wymyślił sobie, że skoro tu odniosłem sukces w takiej stylistyce, to będę się tego trzymał, tylko on wiedział, że jakby jego sensem istnienia jest to, żeby się wymyślać na nowo, bo życie jest ciągłą transformacją. Więc no pewnie, że chciałbym, wiesz, zatrzymać siebie teraz, bo już coś umiem, po iluś tam latach, wiesz, uprawiania tego zawodu już coś umiem, a jeszcze mi się chce, jeszcze jestem, wiesz, zdrowy, sprawny, mam dobre ciało, mogę to wszystko robić. No a wiesz, za lat 20, no nie będzie pewnie już tak kolorowo, a z drugiej strony będę miał, nie wiem, inne doświadczenia, może będę jeszcze spokojniejszy, jeszcze bardziej pogodzony z rzeczywistością, więc dlatego podoba mi się podróż. Dlatego nosicie tak twórczo, żeby... sprawdzać siebie, lubisz się sprawdzać w różnych obszarach? Tak. Tutaj nawiążę do tego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli na przykład do aktorstwa. Tak, to też znowu jest ten David Bowie, który chyba, wiesz, wisi jego duch nade mną. On powiedział w wywiadzie kiedyś, że żeby wyzwolić w sobie twórczy potencjał, musisz wyjść ze strefy komfortu i jakby użył takiego porównania z wodą, że musisz wyjść w morze tam, gdzie już nie sięgasz nogami dna. Nie, że od razu na pełen ocean po prostu, no bo wtedy utoniesz, ale już tak, żebyś nie dotykał stopami dna, żebyś się czuł dyskomfort, żebyś czuł lekki niepokój. To jeżeli znajdziesz to miejsce, to znaczy jesteś w dobrym miejscu. Jeżeli drepczesz cały czas w bezpiecznym miejscu, że masz głowę nad wodą, to niczego się nie nauczysz. Stąd te moje próby jakieś aktorskie. Ja wiem, że wiesz, nie nadrobię teraz paroma lekcjami, na które chodzę, wiesz, aktorstwa, czy paroma dniami na planie filmowym, nie nadrobię braku szkoły. Nie będziesz Bartłomiejem Topą? No nie, takiej maestrii to nie osiągnę na pewno, wiesz, grając raz do roku, wiesz, w kilka dni zdjęciowych. Natomiast no, jest to jakiś kolejny zbiór doświadczeń. Ja wiem, że wiesz, no, tu niektóre rzeczy zrobiłem na filmie fajnie, niektóre pewnie mniej fajnie, no bo robiłem najlepiej jak umiałem, ale wiesz, no, pewnych rzeczy nie oszukasz, tak samo jak z muzyką. Potrzebowałem, nie wiem, 10 lat w studio, potem iluś lat na scenie, żeby się nauczyć tego wszystkiego i wiedzieć, gdzie nacisnąć, żeby działało na ludzi. I myślę, że z aktorstwem jest podobnie, no to jest rzemiosło, trzeba się tego nauczyć. Więc uczę się tego powolutku, no mając pełną świadomość, że być może, wiesz, moje hopsztosy aktorskie komuś nie będą nie w smak. A jak ci aktorzy traktują?
Dobrze. Nie mówią, że to jest ten gość od muzyki, co przyszedł i czego on tu szuka. Czego on tu szuka? A to światy się zatarły, bo influencerzy się stali aktorami. Tu rozmawiałem o tym z Tomkiem Szuchardem i z Przemkiem Bluszczem, że o tych rolach rozdawanych za followersów. Mhm. Ale no, w twoim przypadku tak nie jest. No, to jest zupełnie inna historia. Trochę inna. Właśnie grałem z Przemysławem Bluszczem teraz we filmie. Bardzo, bardzo sympatyczny człowiek i świetny aktor. Widzisz, że udało mi się znaleźć pomost pomiędzy gośćmi. Tak. Traktują mnie bardzo dobrze. Może też dlatego, że jestem, wiesz, bardzo krytyczny wobec siebie i no nie, wiesz. No ale co, przychodzisz na plan i mówisz, no słuchajcie, przepraszam was, że nic nie umiem, ale mam nadzieję, że wam nie przeszkodzę w tej scenie. Nie, aż no tak raczej nie staram jest. Się, wiesz, wyciągnąć od aktorów, wejść z nimi we flow jakiś, ale też jestem bardzo zawsze otwarty na jakieś sugestie, no bo to są czasami proste rzeczy. No nie wiem, ja siebie obserwując na planie, oglądając duble, wiesz, ja też cały czas proszę, jak tylko jest czas, że nie, jeszcze raz, oglądam duble, jeszcze raz, wiesz. Że... A oni mówią, już nie mamy taśmy, to polski film. Tak, no też tak się zdarza, bardziej nie mamy czasu, ale wiesz, jak mogę, to staram się poprawić, żeby było jak najlepiej. Myślę, że ludzie to doceniają, no, że widzą prawdziwe starania i nie widzą zachwytu nad sobą, że o, jaki jestem wspaniały. A takie no, proste knyfy, oprócz tego, że wiadomo, że musisz wejść we flow, jakoś czuć z brzucha tą postać, wiesz, nie zagrywać się, tylko być w tym. Ale też takie proste jakieś, że tak powiem, no przepisy, że jak się widzę, to ja doszedłem do wniosku, nie wiem, czy to jest, aktorzy tak uważają, że po prostu trzeba mniej się ruszać, mniej gestykulować, mniej ruszać ciałem, niech ten ruch będzie wewnątrz, wiesz, i wtedy, no tak jak teraz rozmawiamy, ja trochę gestykuluję, bo taki jestem, ale wiesz, nie robię tego tak, nie? Przemek Blusz powiedział mi fajną rzecz odnośnie, bo zapytałem go o rolę w Jesteś Bogiem, gdzie grał ojca Magika. I powiedziałem, że to było trudne, bo on tak się trochę zlewa z tym otoczeniem tych szarych bloków w Katowicach. I on powiedział mi takie zdanie, że najgorsze, co może robić aktor, który nie gra głównej roli w jakimś filmie czy serialu, to jest lizać szafę. Że nie wolno lizać szafy, czyli na tym drugim, trzecim planie nie próbować się popisywać i skraść show. Więc no, spodobało mi się to stwierdzenie o lizaniu szafy, bo dużo też w życiu, w naszym otoczeniu jest ludzi, którzy liżą szafę, ale poza tym lizaniem szafy nie mają za wiele do zaoferowania, ale chcą gdzieś w jakiś sposób się znaleźć na świeczniku. No nie, ja to robię jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że to też uruchamia we mnie właśnie te ćwiczenia, te lekcje aktorskie wszystkie, to bycie na planie, uruchamia we mnie jakieś nowe pokłady wrażliwości, że to jest trochę tak jak, o, na przykład boks dla mnie jest świetnym narzędziem terapeutycznym do kontroli emocji. No bo ja mam problem z kontrolą emocji, jakby z regulacją emocji, wiesz, to na terapii sobie przerabiam, wiesz, ja jestem ogólnie wybuchowy i no jestem nerwowy, tak to nazwijmy. Więc pracuję nad tym, żeby panować nad emocjami i boks w tym świetnie pomaga, no bo jak sparujesz i dostaniesz w twarz, to podstawowa zasada jest, nie możesz się zdenerwować. Nie możesz się zdenerwować, że ja ci teraz oddam, no bo się nadziejesz na lewy prosty, wytracisz oddech, jest po tobie. Musisz to przyjąć spokojnie, zrzucić, że to na to się umówiliśmy. To nie jest, że ktoś cię bije, bo ma coś do ciebie, tylko na to się umówiliśmy. Taka zabawa. Sama ta walka jest kontrolowana, więc i ty się musisz kontrolować. Tak, więc tańczysz. Ty musisz tańczyć, szukać jakby miejsca, gdzie on się odsłoni, ale bez emocji złych. Nie, że chcesz mu zrobić krzywdę. Nie, ty chcesz go trafić, no bo taka jest zabawa. I to jest, pomaga jakby, wiesz, w regulowaniu emocji, żeby ten gniew wypuścić. To mi pomaga, nie wiem, w kontaktach z synem, wiesz, jak czasami, nie wiem, jestem zmęczony, on nie chce iść spać, żeby właśnie nie dać się ponieść złym emocjom. I wydaje mi się, że to ta zabawa moja w aktorstwo też ma coś z tego, że tam, tak jak tutaj, jestem w stanie, wiesz, na akord odtworzyć dźwięk, jakąś emocję, która idzie, wiesz, z piosenki, tak tutaj muszę wytworzyć stan emocjonalny i go przytrzymać. Więc to też ma coś wspólnego z regulacją czyli emocji. Trochę upychasz te emocje właśnie w rolę. No w sensie, wiesz, rola tego wymaga, że teraz, wiesz, gramy scenę, gdzie tam, nie wiem, jestem wkurzony i muszę być wkurzony przez 8 dubli, wiesz, a potem jestem, nie wiem, tam zrozpaczony i muszę, wiesz, to utrzymać, a potem jestem zadowolony i to jakby na pstryknięcie palców trzeba ten stan wywołać i go przytrzymać, nie? Więc to mnie trochę uczy może życiowo, jak sobie radzić z emocjami, ale też mam nadzieję, jakoś tak czuję podskórnie, że to się może przełożyć na moją twórczość. Że tak jak ta płyta jest bardzo osobista i być może następna będzie jeszcze bardziej osobista, a być może właśnie będę w stanie stworzyć sobie jakieś alter ego, tak jak robił to David Bowie i zagrać rolę, powiedzmy, nie wiem, przybysza z kosmosu, wiesz, postaci z książki Lema, która opowiada, wiesz, świat po stuletniej podróży, wiesz, w kosmosie i nagle przyjeżdża i widzi świat tak jakby, no nie wiem, przybysz z XIX wieku zobaczył, co my teraz robimy, nie?
Może w tą stronę to pójdzie. Zobaczymy. Natomiast na pewno jest to ciekawe po prostu doświadczenie. No ja lubię robić rzeczy też, których nie umiem, których się muszę nauczyć. Takie właśnie, gdzie czuję się trochę niekomfortowo, trochę wiem, że zrobię się durnia, ale no wiem, że nie ma innej drogi, żeby się czegoś nauczyć, jak po prostu, wiesz, no, frycowe zapłacić. I czasami, wiesz, no w Idolu też śpiewałem jak pijany marynarz, nie? No a teraz śpiewam dużo lepiej, więc no, trzeba przejść tą drogę. Nie? Poza tym taka płyta, jak ukazuje się teraz, można ją zrobić tylko raz, no bo nie, znaczy możesz przechodzić autoterapię wielokrotnie, ale to po pierwsze świadczyłoby o tym, że trochę stoisz w miejscu, a po drugie musiałoby się w twoim życiu wydarzyć mnóstwo ciekawych rzeczy do następnej płyty, czyli na przykład musiałbyś ją nagrać za 15 lat, żeby była jakaś cezura czasowa większa, więc pod tym względem kurczę, ona też jest pewnie wielka. Coś wymyślę. Uda się, wiesz, może teraz trzeba wziąć historię po prostu osób, znaleźć jakiś temat wspólny i opowiedzieć, wiesz, jedną historię, która łączy, wiesz, nie wiem, górnika ze Śląska z prawnikiem, wiesz, z Warszawy, z szefem korporacji, wiesz, z Poznania i tak dalej, że wszyscy tak naprawdę przeżywają tą samą historię w różnych okolicznościach, wiesz, przyrody, rodziny i tak dalej. Są różne koncepcje. Mnie się na przykład podoba koncepcja albumu Taco Hemingwaya, kiedy ludzie dzwonią do niego, on jest po prostu panem z radia i każdy kawałek jest o czymś innym, ale jakby ma to koncepcję słuchowiska radiowego, takiego ze starego, dobrego radia, które znamy z przeszłości, zresztą świetnie to też wypadło na koncercie. Jest coś, z czym się z tobą bardzo mocno utożsamiam. Szedłem do liceum, miałem 1,50 m, czy istnieje liczba terapii, która może wyleczyć ten kompleks, bo też miałem 1,50 m, jak szedłem do liceum i jak oglądamy w domu nasze zdjęcia, moje zdjęcia z liceum, to ja jestem tą wyrwą na zdjęciu. Czyli jest rząd gości, którzy mają już po 1,70 m, 1,80 m. I było to dla mnie trudne, ale w tym samym budynku na parterze znajdowała się szkoła podstawowa i dzięki temu unikałem tak zwanej fali, ponieważ szedłem tam na dół i wszyscy myśleli, że jestem po prostu uczniem tej szkoły podstawowej. Tak sobie ograłem ten problem, natomiast wewnętrznie to było dla mnie trudne. Chciałem ciebie zapytać, czy to był jakiś taki twój kompleks, czy się bałeś, że nie urośniesz, czy ci to w czymś przeszkadzało, bo wbrew pozorom to jest bardzo ważny temat i być może słuchają nas jacyś młodzi ludzie, którzy nie mogą urosnąć i im się wydaje, że już nigdy nie urosną, a tak wcale nie musi być. No ja miałem bardzo duży z tym problem, oczywiście, że tak. Wiesz, no, idziesz do liceum i dziewczyny też rozwijają się szybciej w tym czasie zazwyczaj niż chłopaki, więc dziewczyny już były no, młodymi kobietami, wiesz, rozwiniętymi, a ja wyglądałem jak 10-latek, a wiesz, no jednak chciałem zaczerpnąć z tego świata, wiesz, no, chodzić na randki, umawiać się i tak dalej, więc no, było to bardzo ciężkie. Dla mnie, ja byłem o tyle spokojny, że gdzieś w okolicach 13 roku życia ja tak bardzo mnie to bolało, że jestem najmniejszy w klasie, że tak bardzo trułem mojej mamie o to krew, że wzięła mnie do endokrynologa i okazało się, że ja mam rzeczywiście jakieś tam zaburzenie hormonalne, które polega na tym, że mam opóźnienie mniej więcej 2-letnie do rówieśników, ale że poziom tego hormonu wzrostu jest wysoki, tylko no jakby jeszcze nie dostał tego impulsu, więc było wiadomo, że ja w końcu zacznę rosnąć, nie? Więc ja już wiedziałem, że no muszę to po prostu przepękać. No. Wiedziałem, że może nie zostanę koszykarzem, miałem 1,76 m, ale wiedziałem, że dobiję do tak zwanego normalnego wzrostu. Nie? A było potem to szybkie rośnięcie z gorączkami, bólem mięśni? Szybko urosłeś, czy to się rozłożyło? Nie, jakoś zupełnie nie zauważyłem, kiedy to się stało. Nie? Tak jakoś powolutku, sukcesywnie, nie wiem, do 18 chyba rosłem. Natomiast to ma też swoje dobre strony, bo z jednej strony, wiesz, buduje charakter, jak ja chodziłem wcześniej do szkoły muzycznej, do podstawówki, gdzie była podstawówka i liceum. Jak przyszedłem w 7 klasie do klasy perkusji, to starsze chłopaki z tejże klasy, którzy mieli tam po 17 lat, w ramach fali chcieli mnie zamknąć w szafie z naciągami, no bo niby taka była tradycja. A ja właśnie przez to, że byłem mały i nie pozwalałem sobie na żadne takie przejawy, wiesz, traktowania mnie... Przemocy po prostu. Takiej przemocy ze względu na to, że jestem mniejszy od kogoś. Dla mnie to było niedopuszczalne, więc skończyło się tak, że tam, wiesz, jeden dostał w jaja z kopa, drugiemu rozbiłem naciąg na głowie, rozbiłem szybę, wiesz, zrobiłem taki raban, że oni, wiesz, chcieli zrobić zabawę, odpuścili. Mówię, dobra, to jest jakiś wariat, w ogóle daj mu spokój, nie? Więc to w jakiś sposób pewnie buduje charakter, że ja nie dam sobie, wiesz, złamać kręgosłupa. A z drugiej strony, wiesz, przez to, że jak szedłem do liceum, no musiałem, wiesz, zakochałem się od razu pierwszego dnia, wiesz, w dziewczynie, więc musiałem jakoś zrobić wrażenie. Wiadomo, co innego można robić w liceum.
No przecież nie, że tam się uczyć czy coś. Więc szybko założyłem zespół, szybko zacząłem grać na gitarze, organizować koncerty, żeby jakoś się na tej mapie szkoły zaznaczyć. No, skoro nie mogłem być tym wysokim, przystojnym, wiesz, co tam świetnie grał w kosza, no to musiałem być tym, który, wiesz, gra w zespole rockowym na gitarze i to tym jakoś sobie dodawać uroku. Myślę, że gdyby Prince nie był, wiesz, takim karakanem, to nie byłby Princem, że jednak, wiesz, te kompleksy się przeradzają w coś, no bo musisz, skoro nie jesteś, nie przychodzi ci wszystko łatwo, wiesz, dziewczyny do ciebie lgną, bo po prostu już mówisz basem w pierwszej liceum, masz 1,80 m i wszystko masz załatwione. Nic nie musisz robić. Nic nie musisz robić i to jest wygodne wtedy, ale wiesz, gdzie ci ludzie są teraz, nie? Więc myślę, że to też mnie ukształtowało tak w pozytywny sposób, nie? Czy możemy rozwinąć taki cytat z ciebie? Trzeba czasem dotknąć dna, żeby się zorientować, że świat jest piękny. Bo ja ogólnie uważam, wiem, że czasami momentami wchodzimy na takie filozoficzne rejestry, ale uważam, że bez tego cierpienia to nie tylko nie ma twórczości, ale w ogóle nie ma życia. W sensie takim, że jeśli nie upadniemy, coś nam się nie uda. Ja mam na przykład coś takiego, że jak dzieje mi się coś złego w życiu, to myślę sobie, dobrze, że się mała zła rzecz stała, bo uważam, że każdy z nas ma limit złych rzeczy i dobrze, że to nie jest jakaś wielka tragedia, tylko jakaś mała zła rzecz. Natomiast każda rzecz, która nas dotyka w jakiś sposób, która nas boli, której się musimy przyjrzeć, pobyć z nią chwilę, gdzieś tam finalnie nam pomaga. Myślę, że ciebie nie byłoby w tym miejscu, w którym jesteś, gdyby nie ta historia, którą powiedzmy na przestrzeni dekady przeżyłeś w swoim życiu osobistym w różnych jego aspektach. No jak mówią, nie wiem, koszykarze chyba, czy tam z NBA, wiesz, no pain, no gain. Rozwój jest zawsze związany z jakimś rodzajem bólu. No. Nie zbudujesz mięśni, jak wiesz, nie będziesz miał zakwasów. No, chociażby wiesz, to, nie nauczysz się szybko biegać, jak wiesz, nie doprowadzisz swoje ciało do wiesz, jakiegoś wycieńczenia i nie przebrniesz pewnej granicy bólu, wytrzymałości. I tak samo jest w życiu. No. Wiesz, to największe dno moje, na przykład związane z uzależnieniami, mimo że to, wiesz, było straszne i ja się czułem bardzo źle i byłem w rozpaczy, ale dzięki temu, że dotknąłem już tego dna, wiedziałem, że już nie, już jakby już koniec, no to mogłem iść ku górze i to doświadczenie nauczyło mnie. Oczywiście ja to wiem, wiesz, na poziomie intelektualnym, a jak mi się przydarza coś złego, to często nie umiem sobie, wiesz, wytłumaczyć, żeby tak poczuć głęboko i rzeczywiście witaj w klubie. Puścić to, natomiast przynajmniej na głowę to wiem. Że chociażby właśnie to doświadczenie uzależnień, wiesz, uczy mnie, że jak dotykam, nie wiem, emocjonalnego dna, bo coś mi się wywali w życiu osobistym, no to jest mi przykro, a z drugiej strony, wiesz, właśnie przypominam sobie wtedy to pożegnanie, wiesz, z używkami i myślę sobie, że no dobra, teraz jest źle, ale że już skoro zszedłem najniżej, już mam dosyć, już to puszczam, to w końcu teraz będę szedł do góry, czyli wiesz, no jakby... To tak jak, nie wiem, przychodzi styczeń, ja sobie myślę, że no okej, jest zimno, tam słabo, ale już jest styczeń, już przeszliśmy tą granicę 21 grudnia, już dzień jest coraz dłuższy, już teraz trzeba wypatrywać, wiesz, słońce, już będzie lepiej. No. Boisz się czasem powrotu tych demonów? Tak, oczywiście. Dlatego cały czas muszę trzymać rękę na pulsie i wiesz, to nie jest tak, że ja jestem wyleczony. No, wedle przynajmniej tego, co nauka współczesna mówi o uzależnieniach, ja już zawsze będę uzależniony, nie? Więc ja muszę o tym pamiętać, muszę chodzić na, wiesz, różnego rodzaju terapię i sobie o tym przypominać i jakby tego pilnować, ale to jest okej, okay, no to jest, to nie, ja nie mam żalu do losu, że o, dlaczego mi się trafiło, wiesz, tam i ktoś może się napić na imprezie, wiesz, a ja nie, w porządku, no. Ja też słuchałem twojego wywiadu, którego udzieliłeś w podcaście po Odwyku Kubie Żulczykowi i Julkowi Strachocie. Bardzo to jest mocna rozmowa, a tam przychodzi taki moment twojej refleksji, kiedy mam wrażenie, że trochę się źle z tym czujesz, że o tym mówisz, żeby ktoś tego nie odebrał w taki sposób, że ty jakąś martyrologię do swojego życia rock'n'rollowca dorabiasz. Uważam, że o takich rzeczach trzeba mówić, bo one są na wskroś edukacyjne i jeśli ktoś wysłucha takiej historii, to może sobie pomyśleć, może ja nie potrzebuję przechodzić takiej drogi, może od razu wolę być na czysto, ale to, co najbardziej mi wybrzmiało w tym wywiadzie, to, że jednak ojcostwo zmienia dużo i też jakby ja mam czasami wyrzuty sumienia, że jak mam jakiś dół, to próbuję podładować w pozytywny sposób baterię od swojego dziecka, zaczerpnąć trochę od niego energii, prądu, bo wiadomo, że ono jest takie no, nieskalane żadnym problemem. Ale samo ojcostwo to też jest oczywiście gigantyczna odpowiedzialność, która sprawia, że musisz się nad czym zastanowić dwa razy, zanim to zrobisz. Tak, no w ogóle, wiesz, tak.
Zdecydowanie. No ja się wyczyściłem tam ze 2 lata przed narodzinami mojego syna, ale na pewno jest to jeden z jakichś takich bezpieczników, nie? Że nawet gdyby, wiesz, wiesz, przyszła mi do głowy jakaś taka głupia myśl, że a może, wiesz, no to jednak jest kilka tych takich bezpieczników po drodze i na pewno, wiesz, mój syn jest jedną z nich, że ja wiem, że ja nie jestem fajny, jak używam. Może, wiesz, na imprezie za pierwszym razem byłbym uroczy i bym się nie bał i opowiadałbym świetne anegdoty, byłbym królem, wiesz, balu. Jak Marcin Kania w informacji zwrotnej. Tak, dokładnie. Ale już za drugim razem, wiesz, byłoby gorzej. No to ciekawe, że przywołujesz tą książkę. Ja czytałem tą książkę, ją przeczytałem typu w jeden dzień. Jechałem busem i płakałem, po prostu ryczałem, ale ryczałem, ja szlochałem ze szczęścia. Że nie jesteś że tym nie gościem. Jestem, że mogłem być tym gościem, że nie jestem tym gościem, że to mnie ominęło, że jakaś łaska mnie po prostu ochroniła przed tym, że mój syn nigdy nie widział mnie pod wpływem żadnej substancji i mam nadzieję, że nie zobaczy. Nie wiem, czy to nie jest najlepszy portret alkoholika oddany w polskiej literaturze. To no ja nie znam lepszego. Czapki nie? z głów przed Kubą, tak. Bo on zrobił kawał dobrej roboty i też muszę powiedzieć, że serial Informacja tak, Zwrotna bardzo rzadko dobry. Udaje się. Zastanawiałem się, jak przełożą tę książkę i bardzo wewnętrznie się bałem, jak siadałem tego serialu, że to zostanie schrzanione, ale jednak udało się pokazać. Poza tym, że w jednym ujęciu Arek Jakubik nie ma tatuażu na szyi, gdzieś nie przypilnowali, to jest świetny serial i ten aktor, który gra jego syna, jest rewelacyjny też. Czy jest jakiś twórca na polskim rynku, na którego patrzysz dzisiaj? I mu zazdrościsz, bo jest taki bardzo fajny wers u Janka Rapowanie, w jednym z kawałków, już teraz z głowy nie przywołam, w którym, że oddaje to, że będzie dotąd robił traki, dopóki słyszy, że ktoś zrobił coś takiego, że żałuje, że to nie jest jego. Mhm. Czy masz kogoś takiego? Albo czy usłyszałeś jakąś piosenkę w ostatnich latach i pomyślałeś sobie, tak, oczywiście. Szkoda, no to, że to nie moje. Tak, no to mi się zdarza, nawet dosyć często, wiesz. No trzeba pamiętać, że wiesz, ja sobie wybrałem taki zawód, że proszę bardzo, na środku sceny całe światło na mnie, klaszcie mi, wiesz, ja i tak dalej, więc to ego jest dosyć poważnie nadęte, więc no, nie ukrywam, że wiesz, jak patrzymy pewnie wszyscy na Dawida i jego stadiony, no to jakaś tam nutka, wiesz, zazdrości się odzywa, a z drugiej strony dobrze, że to akurat ona, nie kto inny, w sensie, że to są wartościowe rzeczy, fajne, wiesz, on super śpiewa, więc fajnie, że to, a nie wiem, tam disco polo na przykład, nie? Ale zdarzają się oczywiście, no raczej pojedyncze numery, to nie jest tak, że wiesz, chciałbym kimś być, natomiast... Mówiłeś coś takiego o supermocach. Tak, chyba. Że jak supermoce weszły, to czułem takie ukłucie zazdrości, że kurczę, czemu ja nie napisałem takiego numeru, w sensie w kontekście hitu męskiego grania, no to jest trochę inna liga niż pisanie swoich numerów, gdzie tam się otwierasz, wiesz, i masz coś, jakąś myśl do przekazania, tam zawsze to musi być taki uplifting, wiesz, radosny numer, który podniesie na duchu i być podnóżkę raczej, ale oczywiście rasowy powinien być i fajny. Ale siadło. Tak, no i to siadło, wiesz, no i, ale to przez chwilę tak miałem, a teraz jak go słyszę, to już właśnie się cieszę, no, że fajny numer leci i ruszam biodrem po prostu, nie? Są takie numery, wiesz. Jakoś ciekawe, dlaczego to ma jakiś związek z płcią, że jak słyszę, nie wiem, jak Natalia Przybysz śpiewa i ja nigdy w życiu nie zaśpiewam tak dobrze, jak ona śpiewa, wiesz. Niestety nie kłuje. Ja mieszkałem z nią przez 5 miesięcy kiedyś, mieszkałem u niej w domu z jej rodziną i wiesz, ona wstawała rano, gdzie ja rano wstaję, dzień dobry, a ona wstawała o 7 rano, wiesz, i robiąc tam jogę, czy robiąc, wiesz, śniadanie, śpiewała po prostu już takie arię, że no nigdy w życiu nie mam podejścia i to mnie w ogóle nie kłuje, nie? Ja mam radość ze słuchania tego, nigdy nie ma tam żadnego odcienia zazdrości. Może właśnie dlatego, że nie ma tego bezpośredniego przełożenia. Ale zdarzają się, no wiesz, i Ralf Kamiński zrobił na mnie wrażenie parę razy takie i nie wiem, Król i pewnie tam jeszcze wielu innych, więc ale to jest takie zdrowe w sensie, że nie, że wpędza mnie to w rozpacz, tylko sobie myślę, kurczę, ale świetny pomysł miał, no to może ja coś wykombinuję jakby wiesz, podobnego, albo stąd ukradnę to, a stamtąd ukradnę to i spróbuję to jakoś przepuścić przez swoją wrażliwość. No, jakoś takie motywujące to jest, nie paraliżujące, że wiesz. A Mrozu i ta jego przemiana muzyczna to jest dla ciebie zaskoczenie, bo przyznam szczerze, że no ja obserwowałem jego od samego początku tej drogi, znamy się też prywatnie i no jestem zaskoczony, jak to wszystko mu wypaliło i naprawdę szapoba i koncertowo, bo byłem na dwóch koncertach jego i ma to wszystko jakby tak ogarnięte, powiedziałbym, od
umiejętności po marketing, że naprawdę teraz przeżywa dobry czas. Czy jesteś zaskoczony tym? Nie, dlaczego? Wiesz, to ja Mroza znałem jak wtedy, jak robił te miliony monet, nie? Bo on mieszkał we Wrocławiu i tam się czasami mijaliśmy w studio nagrań. I on wtedy też to robił szczerze, wiesz, to nie było wykalkulowane, że teraz jest taka modna muzyka, wiesz, on chciał być trochę jak Justin Timberlake, jakby to go kręciło, takie R&B, no to po prostu poszedł w historii muzyki trochę dalej, skąd się wziął ten Justin Timberlake i teraz jakby jego wzory to są tam, nie wiem, Little Richard, czy wiesz, tego typu wykonawcy i spoko, nie? Wszystko tam jest takie prawdziwe, ja tam nie czuję jakiegoś fałszu. Czyli naturalna przemiana nastąpiła. Tak, tak, jakby to wszystko się klei tam. No i też trzeba pamiętać właśnie takie, że teraz Mrozu ma, wiesz, złote lata koksu, rzeczywiście wyprzedaje tam olbrzymie hale i tak dalej. Ja miałem takie... Zabrzmiało to groźnie. Nie, no tak, wiesz, kiedyś żeśmy mówili dawno temu, tak żartobliwie, to nie ma nic wspólnego z... Nie, no wiem, wiesz, oczywiście. Z używkami, tylko no nieważne. Golden Years, wiesz, jak śpiewał David Bowie. Albo Iron Maiden. Ja miałem podobny czas, wydaje mi się, po początku, po kurierze, po sobie i wam, że też byłem na wznoszącej. Myśmy mieli wtedy już zabukowane hale na całą trasę. No i przyszła pandemia, jakby i wiesz, był hamulec. I bieg wsteczny wrzucony, ale nie ma się co jakby, bo jak mówimy o tej zazdrości, wiesz, na zasadzie, że teraz on, nie wiem, jest, że tak powiem, wyżej tam w łańcuchu pokarmowym. No i super, bo on super śpiewa, a to trzeba pamiętać, że jakby to jest malutka branża, wszyscy jesteśmy w jednym sosie i tak to wygląda, no, że raz jesteś tu, raz jesteś trochę tu, potem mam nadzieję znowu będziesz tu, wiesz. Trzeba po prostu się cieszyć z tego, co się ma i cieszyć się z sukcesów kolegów. I jakoś się wspierać w tym, wiesz, razem. No patrzę na, nie wiem, Kasię Nosowską, która, wiesz, śpiewa od tylu lat i cały czas po prostu, wiesz, nie zawsze jest najpopularniejsza, tak jak była, wiesz, jakby 90. lata, początek 90. lat, płyta Fire i później płyta Ho, to przecież oni grali stadiony wtedy, nie? Nie było Narodowego, ale pamiętam w Lublinie grali tam na stadionie Lublinianki czy coś, wiesz. Kaśce to ostatnio mówiłem, ona mówi, Jezus, ja grałem stadiony, naprawdę? Wiesz, jak sprzedawali spodek, to drugie tyle ludzi czekało na zewnątrz, nie mogło dostać biletu, nie? Więc no, nie jest aż tak popularna jak wtedy, ale się utrzymuje cały czas, jakby wiesz, jest ważna dla mnie, dla wielu innych osób. Robi świetne płyty, wiesz, robi wartościowe rzeczy. I no, to jest sukces chyba, a nie, wiesz, nie to, że coś, bo to takich, nie wiem, raperów pewnie młodych jest mnóstwo, co tam w tym roku tam ma 20 milionów odtworzeń na YouTubie pierwszego singla, po czym za rok, wiesz, kto to jest, jak on się nazywał, wiesz, już nie pamiętasz, więc... No tak, o którym mówiliśmy, to jest najlepszy przykład, byłem na jego koncercie w Progresji bodaj 10 lat temu i teraz na koncercie na Stadionie Narodowym i to, jaką on przeszedł drogę, jako pierwszy raper wyprzedał Narodowy, a przy okazji, tak jeszcze trochę incepcyjnie, bo mówiłeś o Kasi Nosowskiej, była tam Edyta Bartosiewicz na tym koncercie u Tako i też widziałem, jak młodzi ludzie entuzjastycznie ją przyjęli. A przecież ona nie jest pewnie wokalistą z ich pokolenia, wokalistką z ich pokolenia, z ich bajki do końca, więc ta legenda cały czas sobie funkcjonuje w naszym świecie jednak. Tak, więc już może to jest właśnie ta perspektywa 40-latka, ale ja wolę długo niż intensywnie. No. Czyli jednak, jeśli chodzi o sport, to maratończyk. Brutalne jest to, co powiedziałeś o waszej relacji z Dawidem Podsiadłą. Znaczy, dla mnie to jest tylko definicja show biznesu w pewien sposób, że on by teraz już nie mógł czegoś z tobą zrobić albo nie chciał, bo musiałby zejść level niżej, a ty byś musiał wejść na level wyżej. Mimo wszystko jednak wydało mi się to jakieś takie smutne w odbiorze. Że no, chciałeś coś zrobić, ale nie można to było... Ja miałem z nim przelot wtedy, jak żeśmy robili początek i tam parę innych numerów i to wiesz, ja wtedy jakoś tam miałem taki pomysł i cisnąłem, wiesz, on się zajął swoją karierą i to potem już nie wróciło, a wiesz, nasze drogi się rozeszły i my nie mamy jakiegoś, wiesz, kontaktu ani przelotu już. Więc no teraz jakby nie ma trochę o czym mówić, nie? Ale rozumiem. Pomijając ten rozdźwięk, że oczywiście, że to nie byłoby możliwe, no bo przecież on, żeby móc sprzedać te stadiony, musi być produktem ekskluzywnym, produktem, przepraszam. No, wiesz, no co musi mam być myśli? Produktem, no każdy musi być w pewien tak, sposób no, produktem. W tym sensie, nie? Ale musi być produktem ekskluzywnym, więc zauważ, że jego nigdzie nie ma. Nigdzie, poza stadionami. Jest mnóstwo, ja mu współczuję z tego powodu, naprawdę.
jest mnóstwo, nie wiem, jakichś akcji społecznych, gdzie ja się spotykam, wiesz, z ludźmi z branży, są, nie wiem, ten jest gościem u tego, ten jest A gościem, czemu wiesz. Mu współczujesz, to jego wybór? A Dawida nigdzie nie ma, no bo on musi być po prostu absolutnie niedostępny, nie pokazywać się, nie Żeby potem wywiadu, raz wystrzelić. Żeby potem, wiesz, no jednak wyprzedaj tam po raz trzeci, wiesz, Stadion Narodowy, to jest wielki sukces i tak dalej, no ale obarczy, okupione jest to pewnymi kosztami po prostu, nie? Mhm. Chciałem cię zapytać o taką rzecz, gdybyś mógł słuchać jednego wokalisty do końca życia i żadnego innego, ale już chyba odpowiedziałeś mi na to pytanie, kto by to był. Że Bowie, ale wiesz co, no właśnie to bym się zastanowił. No on jest najciekawszy, bo wiesz, bo tyle barw naraz, ale... A może byłby to McCartney, a może byłby to, wiesz, Freddy, jednak Mercury. Nie wiadomo. Nie najgorsze byłby może to byłby wybór. To, wiesz, no Jeff Buckley jest tylko ten problem, że nie, Jeff Buckley bym się znudził, bo on jednak, wiesz, tak bardzo wysoko pieje. No i problem też z nim jest taki, że wiesz, utopił się po nagraniu jednej płyty, więc mało materiału byłoby do słuchania. Paru by się znalazło, wiesz. A może słuchałbym, nie wiem, Nicka Cave'a, bo wiesz, na dłuższą metę nie drażniłby mnie, tylko bym słuchał opowieści. Ale to musiałby być styczeń. No może, tak. Co jest twoją największą supermocą w muzyce, tak trochę zostając, wracając do tych supermocy? Umiejętność wykrzesania z siebie energii dla fanów, niezależnie od tego, w jakim jestem stanie psychofizycznym. Pewnego rodzaju wytrwałość, konsekwencja i ambicja, która nie pozwala mi odpuścić nigdy i wiesz, i no to, że ja zawsze wymagam od siebie bardzo dużo. Jesteś pracowity? Bywam bardzo pracowity, bywam oczywiście też leniem, no jak chyba każdy. Ale jak już wchodzę w coś, to potrafię być bardzo pracowity. Mm-hmm. Wszystko, co miłe, to tylko na chwilę. Mm-hmm. Trzymasz się tego cały czas? No nie, tak po prostu jest. To, wiesz, to trzeba to powtarzać jak mantrę. No. Nie ma szans z tym polemizować. Nie ma szans. No właśnie to jest coś, co to jest strasznie bolesne. Ja już to, wiesz, śpiewam w piosence miłość, miłość, nie? Że musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa, wiesz, jakby mijamy sobie. Nie można zatrzymać niczego. No. Najpiękniejsze chwile, jakieś uniesienia romantyczne i tak dalej, to jest tylko moment. No, nie da się tego jakby zatrzymać. Nie da się zatrzymać młodości, nie da się zatrzymać, tak jak mówisz, wiesz, tego uroczego wieku twojego dziecka. Wszystko, co miłe, to jest, wiesz, tylko na chwilę. No. Trzeba po prostu się cieszyć, że akurat dane mi było tą chwilę przeżyć i nie boleć nad tym, że jest ulotna. No. Znaleźć w tym jeszcze większą jej wartość, że właśnie jest ulotna, że nie da się jej zatrzymać. Ty gdzieś powiedziałeś, że jesteś takim rodzajem nowoczesnego wodzireja, no, że musisz zabawić tę publiczność. I powiedziałeś takie zdanie, trzeba się pilnować, żeby nie zostać diwą na co dzień. Rozwiń to. Co to oznacza? Żeby po prostu nie gwiazdożyć w życiu prywatnym, no tak najprościej mówiąc, żeby nie być dla ludzi, żeby nie być na scenie cały czas? Tak, no tak, tak. No wiesz, tu akurat znowu to rodzicielstwo bardzo sprowadza na ziemię, nie? No bo wyobraź sobie, wychodzisz, wiesz, masz, nie wiem, wielkie sale albo wielkie festiwale i tam 10 tysięcy osób po prostu, wiesz, wiwatuje na twoją cześć, no to może odbić palma, nie? To jakby... przy śniadaniu do syna, dlaczego nie klaszczesz? No tego typu, nie? Więc musisz, wiesz, potem jak musisz pieluchę zmienić, nagle to okej, dobra, tu jest życie, to jest, wiesz, jakby tam odegrałem rolę, ludzie też klaskali, no bo taka jest formuła tej zabawy, no ktoś wychodzi, im śpiewa, oni klaszczą, to nie znaczy, że oni, wiesz, uwielbiają mnie, tylko jakby bawimy się w to, nie? Taka konwencja. Więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać, nie? Że wiesz, że jak schodzę, to nie jestem fajniejszy niż mój techniczny, tylko jesteśmy jakby takimi samymi ludźmi. No tu ja mam rolę do wykonania taką, że wiesz, biorę na siebie spotlight i te oklaski, wiesz, i muszę tam być trochę wodzirejem, a trochę szamanem, no bo jakby na tym to polega, że ja chcę być trochę wodzirejem, wiesz, żeby ich rozkręcić, ale trochę szamanem, żeby oni jednak przeżyli jakiś katarzis, żeby się otworzyli, żeby puścili coś z tego spięcia swojego. A potem muszę być po prostu, wiesz, no... miły zwyczajnie dla ludzi. No. Znaczy jak piszesz teraz kawałki, to po tylu latach robienia muzyki, masz takie doświadczenie w sobie, że wiesz, który siądzie najbardziej na koncercie? Na przykład wiesz, który kawałek siądzie najbardziej na koncercie z głowy? Nie mam Czy pojęcia. To się rodzi samo organicznie to i się, potem się jakoś niesie już? To się rodzi, to wiesz, zobaczymy, który że tak powiem, zażre najbardziej. Czekaj, zobaczmy. Obstawiałbym... na pewno Nastolatek jest dobrym numerem koncertowym, bo już go... graliśmy i tam jest fragment, gdzie jest na, wiesz, i wchodzi chór dzieci i to jest taki po prostu, jak ja ludzi uczę wcześniej, jak mają to śpiewać i wchodzi ten chór dzieci i ci ludzie i to naprawdę momentami jest tak, że można dostać ciarek. Myślę, że O deszczu może być takim numerem.
No i zobaczymy, jak zareagują na Edith Piaf, czy będą churalne śpiewy. Liczę na to. Nie muszę cię pytać, który kawałek było najtrudniej napisać na tej płycie. No tak, no myślę, że Mama było chociaż najtrudniej napisać. On po prostu... Wypłynął. Wypłynął. Ja napisałem muzykę do tego numeru, nie wiem, z półtora roku temu. I ona przyszła do mnie sama, wiesz, i przez miesiąc chyba, czy półtora szukałem, już nawet nie, że tekstu, że pisałem, tylko szukałem tematu, o czym zaśpiewać. I chodziłem, nie wiem, pojechałem do domu za X-u gdzieś, chodziłem po plaży, wiesz, szukałem tematu, wiesz, o morzu, o przemijaniu, o Bóg wie czym, już wymyślałem po prostu, wiesz, najgłupsze rzeczy. I pewnego razu po prostu gdzieś tam się źle z kimś umówiłem i musiałem czekać godzinę w aucie. I to przyszło samo. Ja ten tekst napisałem w pół godziny, tam później go, wiesz, oczywiście ulepszałem i coś. Natomiast no ja mam taką ideę, że ja zazwyczaj piszę muzykę najpierw i potem tekst, jakby, że już w tej muzyce jest zaklęty temat. Mhm. I zdarza mi się często pisać, nie wiem, po trzy teksty do jednej piosenki. One nie są złe literacko, tylko że ja czuję, że to nie jest to. Że ta muzyka jest o czymś innym. Ja tutaj coś kłamię. Więc napisać ten tekst nie było trudno, bo trudniej go było zaśpiewać po prostu, bo mi, wiesz, wiązł głos w gardle. Mhm. Prostota też może być poetycka, bo ja na przykład lubię takie zwroty, które, kiedy mówisz o czymś górnolotnym bardzo, jak o odejściu najbliższej ci osoby, ale jednocześnie stawiasz takie proste tezy, mam nadzieję, że cię stać, na przykład. To mnie gdzieś tak bardzo, wiesz, jeśli mają mi się gdzieś zaszklić oczy, to właśnie w takich momentach. No tak, bo to też, wiesz, moja mama bidna, wiesz, miała przepiękny charakter, miała gigantyczne poczucie humoru, mnóstwo ludzi wokół, natomiast no, nie była dobra, że tak powiem, w pieniądze, więc borykała się całe życie, wiesz, że tam trzeba było związać koniec z końcem jakoś, nie? Ja myślę, że to wielu ludzi słuchających tej płyty w Polsce może się z tym łatwo utożsamić. Może się z tym, oczywiście, że tak. Często myślisz o mamie? Albo inaczej, czy jest taki dzień, kiedy o niej nie myśleć? Nie. Natomiast jakoś myślę, że już ją trochę wypuściłem, że też ta piosenka temu miała służyć i już myślę o niej inaczej, że jakby już ją wypuściłem, wiesz, ja ją wspominam, bo ja mam swoje, że tak powiem, rytuały poranne i wieczorne i nazwij to, nie wiem, modlitwą, medytacją, wiesz, praktykowaniem wdzięczności, wiesz, ale jak wymieniam sobie wieczorem rzeczy, za które jestem wdzięczny, to nigdy nie zapominam o tym, że jestem bardzo wdzięczny za to, że miałem taką mamę, więc ja codziennie o niej pamiętam, ale już jakoś inaczej, w sensie już z takim większym spokojem, akceptacją, wiesz, że to już było, jestem wdzięczny, wiesz, i super, już fruń, że tak powiem, gdzieś tam. A myślisz, że to się musiało wydarzyć, żebyś zyskał tatę i brata? Że bez tego to by się nie wydarzyło? Czy to też jest ta opatrzność, o której mówisz? I jak się dostaje tatę i brata w wieku późnochłopięcym, że tak powiem? No, można powiedzieć, nie wiadomo ile miałeś lat, bo miałeś tyle lat, ile miałeś wzrostu. Więc... Nie no, tatę na 13 mniej więcej, jak miałem 13 lat, brata jak miałem 18, ale tak naprawdę zacząłem z nim gadać na poważnie, jak miałem 27. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jest jak jest, no wiesz, teraz gdybaniem myślę, że nie wiem. A ten element taki otwarcia się przed kimś, kto de facto jest dla ciebie obcy, był dla ciebie trudny? No chwilę to trwało, wiesz. Najpierw te rozmowy były takie dosyć kwadratowe, wiesz. Mój stary też był pewnie zestresowany i bardziej, wiesz, o literaturze mi opowiadał, albo tam o jakichś bzdurach, które kompletnie... W sensie nie, że mnie nie interesowały, tylko no, o literaturze to może mi, nie wiem, nauczyciel opowiadać, wiesz, od polskiego. Ja nie tu, wchodził, wiesz, na poziom emocjonalny. No jakby też pewnie się bronił przed tym, bo nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Natomiast tutaj też dochodzimy do takiej, wiesz, reguły, że to już słyszałem w kilku innych przypadkach gdzieś tam z mojego otoczenia, że... Wiesz, ojca nie było, ojciec wyszedł po fajki, wiesz, wrócił 15 lat później i ta mama, wiesz, wycierała nosy, nosiła do lekarza, opiekowała się, zajmowała, chodziła na wywiadówki, wiesz, no jakby niańczyła przez te wszystkie lata, po czym tata się pojawia i jest na białym koniu i dziecko szczęśliwe, że ma ojca, nie? I tutaj było podobnie, że jakby, wiesz,
mimo jakiegoś tam żalu głęboko skrytego w sercu, ja po prostu się cieszyłem, że mam tatę i to było najważniejsze, że nareszcie, wiesz, mam tatę, z którym mogę pogadać, nie? I te wszystkie przewiny gdzieś tam jego puściłem, wiesz, przez okno. Mhm. Czy ewolucja twojego wyglądu, bo tak znalazłem sobie, szukając różnych wywiadów z tobą w internecie, trafiłem na taką debilną jakąś clickbaitową galerię twoich zdjęć, ale nawet z czegoś takiego można wyciągnąć coś ciekawego, ponieważ zacząłem się zastanawiać, czy te przemiany coś symbolizują w tobie, czy ty trochę takim wyglądem, jaki masz obecnie, nie upraszczasz też, znaczy pokazujesz, że masz wyrównane poziomy w pewnych rzeczach, bo nie masz bujnej fryzury, bo troszkę inaczej się ubierasz niż kiedyś. Bo bardziej chodziło o podkreślenie jakiejś cała, jakby, wiesz, prostoty, twoja otoczka. Tak, o podkreślenie jakiejś prostoty i bezpośredniości. No, że ta płyta jest rzeczywiście taka prosta, bezpośrednia, bez ogródek, wiesz. Nie co autor miał na myśli, tylko jest wprost, więc no, to jest taki mocny gest, żeby, wiesz, no, pozbyć się makijażu, pozbyć się tam marynarek jakichś fikuśnych, designerskich, ale to jeszcze było za mało, więc jeszcze, wiesz, falkę, że tak powiem, Elvisową zgulmy i pokażmy po prostu mnie odartego ze wszelkich ozdób. Mm-hmm. Jak wygląda dzisiaj sytuacja z twoim zaangażowaniem politycznym? Bo ty nigdy nie bałeś się głośno mówić tego, co sądzisz na temat polityków. Na jednym z festiwali powiedziałeś, pozwolę sobie powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze PiS, a po drugie Konfederację. To taka, to już powiedziałbym, śmiała deklaracja podczas koncertu. Tak, no wiesz co, to bardzo skrócone było. Nie? Ja tam jakby uzasadniłem, dlaczego tak mówię. To było a propos piątki Mencena i tego, że jeżeli ktoś w kraju Oświęcimia i Majdanka, wiesz, mówi mi nie dla Żydów, nie dla homoseksualistów, no to ja mu mogę odpowiedzieć tylko jakby w ten sposób wulgarny, no bo dla mnie jest to nie do pojęcia, wiesz, i tłumaczenie się, że no, bo chodzi o tam zbieranie głosów popularnych, to chcecie naprawdę, nie kumacie, że rozsiewacie, wiesz, ziarna, które wiadomo, jaki plon mogą przynieść, historia niczego was nie nauczyła, to jest niedopuszczalne. Natomiast ze względu na sytuację moją życiową i różne zakręty i, wiesz, i też pracę nad płytą, ja musiałem trochę się zająć bardziej życiem osobistym i też terapią, powiedzmy, jakimś takim leczeniem siebie. I nagle się okazało, że ten cały świat polityki przestał mnie tak bardzo pochłaniać. Co nie znaczy oczywiście, że jestem bezkrytyczny wobec, wiesz, obecnej władzy i przyjdzie czas wyborów, to przyjdzie czas wypowiadania się, wiesz, publicznego na tematy, które no, też mnie bolą, bo oczywiście, że wolę tych od tamtych, ale to nie znaczy, że ich lubię bezkrytycznie i też mam żal za to, że, wiesz, że nadal z aborcją nic nie jest zrobione, że nadal, nie wiem, na granicy białoruskiej dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją. Ale no, głowę mam jedną i teraz jakby postanowiłem się zająć życiem osobistym bardziej niż polityką. Mam nadzieję, że jesteście w stanie mi to wybaczyć i też, no wiesz, jak coś mnie, tak jak wtedy ta wypowiedź Mencena doprowadziła do szału, no to nie wytrzymałem i powiedziałem to ze sceny. Natomiast to jest trochę tak, jak pewien komik opowiadał, jak pytali się Pudziana o, wiesz, o jego stosunek do uchodźców, nie? I mówi, że to jest bez sensu. Dlaczego, wiesz, to niech się zapytają jakiegoś antropologa, historyka, nie wiem, polityka. Pudziana to można zapytać, ile pan uchodźców podniesie nad głowę, nie? No bo to jest pytanie stosowne dla niego. Więc tutaj też ja czasami... Nie słyszałem tego akurat. Tak, więc ja też czasami tutaj, wiesz, no, jak coś bardzo mnie boli, to mogę o tym wykrzyczeć też. Byliśmy blisko wyborów, więc czułem jakąś taką potrzebę, żeby zachęcić po prostu ludzi, że to jest ważne, żeby oddali swój głos. Też nigdy nie mówiłem, że głosujcie na tego czy tamtego, tylko mówiłem, że to jest ważne. No to jest, nie olewajmy tego, że mamy szansę uczestniczyć w demokracji, bo tak uważam. Natomiast moim zawodem jest śpiewanie piosenek, nie? Więc wiesz, no zdarza mi się coś chlapnąć o polityce, jak już nie mogę się powstrzymać, ale nie czuję się, wiesz, w obowiązku, żebym cały czas na bieżąco musiał komentować scenę polityczną. Nie, nie jest też tajemnicą, że wspierasz środowiska LGBT. Mhm. Bardzo często ta tęczowa flaga pojawia się gdzieś tam na twoich koncertach. Czy to też wynika z tego, że kiedyś po prostu przyjąłeś oklep za to, że ktoś myślał, że jesteś gejem? Tak, to też wynika z tego. To wynika z tego, że córka siostry mojego taty, czyli siostra mojego taty, która walczyła w powstaniu jako 15-letnia dziewczynka i przeżyła jako jedyna ze swojego oddziału, potem wyjechała do Anglii, tam wyszła za mąż za Anglika i tam urodziła córkę i no, dawno, dawno temu, w wieku lat tam 50 kilku, zmarła. Jej córka, czyli moja siostra cioteczna, tak to można nazwać, ona od 30 lat żyje w związku ze swoją partnerką, też polskiego pochodzenia zresztą.
I no chociażby z tego powodu. Jest ci to bliskie po prostu. Jest mi to bliskie, w sensie, wiesz, ja naprawdę, to nie chodzi, broń Boże, o jakąś manifestowanie czegoś, wiesz, czy takie publiczne, tylko no ja... Obronę normalności. Znaczy ja bym po prostu o brak przemocy, no. Jakby o to mi bardziej chodzi, o brak przemocy, o to, żeby, wiesz, ja jak mieszkałem we Wrocławiu na takiej dzielnicy niespecjalnie wesołej i zdarzało się, że wiesz, że za to, że miałem pomarańczowe spodnie, czerwoną skórę, cokolwiek, wiesz, że to już wystarczyło, żeby mnie tam wyzywać albo straszyć, wiesz, i czułem się nieswojo. No i tak sobie myślałem, okej, no to wiesz, to ja założyłem akurat gdzieś tam fikuśną marynarkę, bo nie wiem, taki miałem pomysł albo wracałem z koncertu, ale z jakim strachem musi się mierzyć ktoś, wiesz, kto, nie wiem, pilnuje się, żeby w kolejce w sklepie nie powiedzieć zbyt zniewieściałym głosem, wiesz, i tak dalej. No jakby po prostu dajmy sobie żyć, no i tyle. Po prostu nie, wiesz, tolerancja to nie znaczy, że ja cię, wiesz, tam, nie wiem, wspieram i wiesz, hołubię i przytulam, tylko że cię toleruję, ja bym tego chciał. Po prostu, wiesz, żeby ludzie się czuli bezpiecznie. No poza tym zacząłem dostawać właśnie takie wiadomości od... Sobie myślałem, co to za flaga, może już wystarczy. A potem zacząłem dostawać wiadomości od fanów właśnie z tej drużyny LGBT, że oni się czują bezpiecznie na koncercie dzięki temu, że oni się czują, że to jest bezpieczna przestrzeń dla nich, że oni tutaj mogą, nie wiem, swojego partnera, swoją partnerkę złapać za rękę i nic im złego nie grozi za to. Tylko o to mi chodzi, nie? Nie o jakieś tam nie wiadomo co, wiesz, i o przegięcie znowu, wiesz, wahadła w drugą stronę, nie? Łamiąc tak trochę ten temat polityki ciężkich, różnych tutaj refleksji życiowych, muszę ci powiedzieć, że bardzo rozbawił mnie fragment jednego wywiadu, w którym opowiadasz o tym, bo wywodzisz się z Lublina. Motor Lublin to jest klub w tym mieście. No okej, ale tamta opowieść jest fascynująca, ponieważ ty z kolegami kupowaliście pismo Tomy Kibice. Tak. Jarały cię takie rzeczy. No nie mogłeś jeździć na wyjazdy, bo miałeś metr 50. To no nie, że mogliby cię wyrzucić przez okno w pociągu. Oczywiście, tak. No, nie, no mógłbym być, wiesz, pamiętaj, że często... Pudzian jest... mógłby tobą robić biceps. No nie wiem, czy chyba za mało by było dla niego wtedy, ale pamiętaj też, że jest taka technika, że wypuszczasz najmniejszego, żeby tam zagaił bójkę, dostał w łeb i potem wychodzi 40, wiesz, większych, co mniejszego bijesz, wiesz, i jest jakby już powód do bójki. Czyli mógłbyś być takim prowokatorem. Mógłbym. Wyjazdowym. Nie, no myśmy to czytali po prostu dla beki tak zwanej, wiesz. Przede wszystkim składnia tych opowieści, nie? W ramach terroru psychicznego na kierowcy zostały zabrane mu piwa oraz urwany został mu kaptur od kurtki. Hitem wyjazdu okazał się... Wyjazd obfitował w liczne promocje na stacjach benzynowych i w stacjach benzynowych i sklepach. Hitem wyjazdu okazała się promocja odlewu lufy armatniej w Gdańsku Oliwie. No i potem już o samych ustawkach, tam ze sprzętem, bez sprzętu. Sposób narracji po prostu fascynował nas, nie? To były takie wypracowania z Poprawczaka trochę. Tak. Plus, no wiesz, duże miasto jednak, Lublin. 350 tysięcy ludzi plus studenci, plus tamten, nie wiem, z pół miliona ludzi tam mieszkało. No to jednak spore miasto. I drużyna w czwartej lidze, no obciach jakby, jak tu się pasjonować piłką, więc... To, że chociaż mieliśmy kiboli takich, którzy mogli się pochwalić, że tam, wiesz... Że wyrwali lufę. Tak, że odlew lufy ukradli albo tam, wiesz, komuś spuścili lanie. No pewnie na jakimś poziomie, wiesz, podbudowywał naszą tą dumę lokalną. Nie wiem, no, dla zgrywy żeśmy to czytali. Jest to chyba najszersze zaistnienie pisma Tomy Kibice w historii tego pisma. Krzysiek, chciałem ciebie zapytać na koniec... Gdzieś na początku pojawił się ten wątek marzeń. Ty mówiłeś o tym, że każdy ma jakieś marzenie. Jakie ty masz marzenie dzisiaj? No bo rozmawiamy tak, w piątek 27 września, o ile się nie mylę, wychodzi twoja płyta tak. Z głowy. Listopad to jest trasa koncertowa tak, halowa. Listopad, grudzień. Sześć miejscówek sprzedanych, jak rozumiem. No nie, bardzo jeszcze kupę. Znaczy sprzedanych. No niektóre bardziej sprzedane, niektóre zabukowane, mniej. Znaczy będziesz tam, na pewno ty. Będę, a czy wy będziecie? Mamy nadzieję, że będą ludzie. Tak, nie no będą, słuchajcie. Bilety już można kupować, także walcie śmiało. To będą wyjątkowe koncerty na pewno. To jest taka płyta. Ona tak wygląda, jest piękna. W środku są jeszcze wkładeczki, a pokażę, nie wiem, co mi szkodzi. Tak, są teksty, zdjęcia, można sobie, słuchajcie, studiować, szukać błędów interpunkcyjnych. Nie wiem, czy ci mówiłem, nie mówiłem ci tego, bo rozmawialiśmy sobie wcześniej w kuchni, ale ja mam adapter. O! Wiesz, co to oznacza.
A taka tylko drobna. Delikatna ten, sugestia. Także, w ogóle jakby bez nie czuję się zobowiązany. Wpadajcie na koncerty. Naprawdę to będą wyjątkowe koncerty. Dołożymy wszelkich starań. No przez to, że to są halowe koncerty, więc będą dłuższe, więc no, zadbamy o to, żeby były ciekawe i zaskoczymy was niewątpliwie czymś. No ale przede wszystkim, wiesz, no ja piosenki piszę po to, żeby je śpiewać potem z ludźmi na koncertach. Ja lubię pracę w studio, ja lubię próby z chłopakami, ale ja tak naprawdę to robię to dla koncertów, bo to jest coś, co jest dla mnie najpiękniejszym momentem w życiu, jak mogę się połączyć z fanami i mogę pośpiewać razem. To jest naprawdę coś pięknego, więc jeżeli pytasz, czego mi życzyć a propos marzeń, no to właśnie tego, żeby to trwało jak najdłużej. Żeby przyszli ludzie na koncert. Żeby przyszli ludzie i żebym był zdrowy, no. Wiesz, jak już zdrowy będę, to już resztę sobie wiem, że jestem w stanie wypracować jakby to szczęście, którego tak, wiesz, poszukuję łapczywie, to ja już sobie to załatwię, żebym tylko zdrowy był i wy też bądźcie zdrowi. Słuchajcie, 6 koncertów, także na pewno na któryś z nich się załapiecie. Jak domyślam się, to są duże ośrodki miejskie, więc pewnie z miejscami nie powinno być problemów. No i co? Od piątku kupujcie płytę z głowy. Krzysztof Zalewski był dzisiaj ze mną i z wami. Bardzo tobie, Krzyk, dziękuję za tę rozmowę. I widzimy się z naszym następnym gościem, a będzie on gigantycznym zaskoczeniem. Nikt z was się tego nie spodziewa. Cześć. Partnerem głównym Kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem technologicznym Kanału Zero jest X.com. Strefa inspiracji. Kupony możesz kopiować od najskuteczniejszych. Społeczność bardziej. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frulow. 80% owoców, 0 dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują twoje pieniądze. Partnerem programu jest porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl, która wznawia akcję 2.0.0, gdzie po zakupie polisy otrzymasz 200 zł na konto. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje Kanału Zero.